Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest sława Twoja. Módlmy się. Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś ją do godności Matki Twojego jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś ją najwyższą chwałą. Spraw, byśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Pierwszej Kronik. Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i Lewitów. Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przekazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom Lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych, cytrach, harfach i brzmiących cymbałach, żeby radośnie głosić, głos podnosić. Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją po środku namiotu, jakie rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana. Oto Słowo Boże. Wyrusza z Panem Arka Jego chwały. Wyrusza z Panem Arka.
słyszeliśmy o Arce w Efrata. Znaleźliśmy ją na polach jaru. Wejdźmy do jego mieszkania. Padnijmy przed podnóżkiem stóp jego. Wyrusza z Panem Arka jego chwały. Niech twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, a twoi wyznawcy niech śpiewają z radości przez wzgląd na Dawida, twego sługę. Nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca. Wyrusza z Panem Arka jego chwały. Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie. Oto miejsce mego odpoczynku na wieki. Tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie. Wyrusza z Panem Arka jego chwały. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. 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 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przemawiał, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ekscelencje, drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, drodzy pielgrzymi, umiłowani bracia i siostry. Stając w tym świętym dla nas katolików miejscu, pragnę wyrazić radość z faktu, że w 300. rocznicę koronacji czczonego od wieków obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej mogę przybyć tutaj ze Lwowa. Ten swój pobyt traktuję jako pielgrzymkę pokoju, przynosząc do tego świętego miejsca pragnienie milionów ludzi, którym zabrano radość i bezpieczeństwo. Przybywam tutaj, aby w ich imieniu prosić Maryję, by stanęła w obronie skrzywdzonych i swoją macierzyńską troską przyczyniła się do zakończenia wojny. To jest moja pielgrzymia intencja i to jest moje wołanie do tej, która nigdy nie opuściła tego, kto się do niej ucieka, u niej szuka pomocy i pocieszenia. Dziękuję zatem za umożliwienie mi tej pielgrzymki. Dziękuję, że stając pośród was, mogę uwielbiać Boga za dar Matki, która wszystko rozumie i ogarnia swoim wstawiennictwem nas wszystkich. Pielgrzymuję do tego niezwykłego miejsca, które zrodziło się z dramatycznej historii życia Mikołaja Sapiehy, a jednocześnie z wielkiej wiary, która stanowiła dla niego sposób życia. Wierzył w Boga wtedy, gdy był zdrowy i nie przestał wierzyć w Niego, gdy ciężko zachorował. Ta właśnie wiara, mimo ciężkiej choroby i paraliżu, zrodziła w nim potrzebę pielgrzymowania do Rzymu, aby tam szukać uzdrowienia. Gdy wyruszał z Kodnia, nie wiedział, jaki los go czeka. Nie wiedział, że spotka go łaska, która przemieni jego życie i na całe wieki życie tego miejsca. Jego błogosławiona wina dała ziemi podlaskiej matkę, która nie tylko pozwoliła się tutaj przywieźć, ale od samego początku stała się wspomożeniem dla przybywających do jej cudownego wizerunku wiernych, szukających jak Mikołaj Sapieha pocieszenia w trudach życia. I tak jest po dzień dzisiejszy. Mimo upływu czasu wierzymy w jej wstawiennictwo i opiekę. Wierzymy w jej macierzyńską miłość i w to, że wysłuchuje modlitw wiernych, dostrzega problemy i troski dzisiejszych ludzi. Czeka na nich i wraz ze swoim synem powtarza: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja i mój syn was pokrzepimy radością wiary, nadziei i miłości. Faktem, że na przestrzeni wieków tak właśnie odkrywano to miejsce, a na nim obecność Matki i Syna,
świadczy nasza obecność i dziękczynienie za wyproszone dla siebie łaski. Dlatego trzeba przychodzić do Matki i przyprowadzać wraz ze sobą innych, biskupi, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, duszpasterze powierzonych im wiernych, rodzice swoje dzieci, nauczyciele swych podopiecznych, pracodawcy swych pracowników, a rządzący niech prowadzą do Matki naród, który ją wybrał na swoją królową. Ufam, że dzisiaj przybywając tutaj, każdy znalazł swoje miejsce, które dla każdej i każdego z nas jest pierwsze, bo jest ono przy Matce. Ufam, że przyprowadziła nas tutaj intencja cichego wołania, że pod Twoją obronę uciekamy się, Matko, przyczyno naszej radości i pocieszenie w naszych troskach. Ufam, że nie chcemy, by nas witano i nam oddawano szacunek, ale chcemy, by w nas przywitana została i uszanowana ona, Matka naszych tajemnych intencji i równie tajemnych podziękowań. Kochani bracia i siostry, warto w tej chwili postawić pytanie, dlaczego taka pełna zaufania i wiary powinna być dzisiejsza nasza obecność przed Matką Boską Kodeńską? Odpowiedź może być tylko jedna. Bo to jest miejsce święte nie dlatego, że tutaj jest nasza świętość, ale dlatego, że tutaj jest świętość Matki i Syna. A my przychodzimy, aby z tej świętości zaczerpnąć jakąś maleńką łaskę dla siebie, bo to nie my wyrządzamy łaskę Maryi Jezusowi, ale to oni, widząc naszą wiarę, udzielają nam łaski, o którą prosimy. Pamiętamy przecież, że Jezus wielokroć powtarzał do proszących Go: niech Ci się stanie według Twojej wiary. Zatem według naszej wiary przyjdzie do nas umocnienie i pocieszenie. Według naszej wiary staniemy się świadkami cudownych wydarzeń w naszym życiu. Warto zatem zastanowić się tutaj przy Matce, jakie są nasze spotkania i co one rodzą pomiędzy nami ludźmi. Czy są to spotkania rodzące radość i wzajemne uszanowanie? Czy są to spotkania wypełnione mądrością Słowa Bożego? Czy są to spotkania pełne wiary, że droga Matki to droga posłuszeństwa woli Bożej? Warto o to pytać i warto przypominać o wzajemnym szacunku, abyśmy nie obrzucali siebie przykrościami, nie byli dla siebie wilkami, ale braćmi i siostrami w chrześcijańskiej postawie życia. Prawdziwy chrześcijan poznaje się bowiem nie po kąsaniu siebie nawzajem, ale po wspólnej drodze, którą kiedyś święty Jan Paweł II tak wysłowił: niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. I warto dzisiaj postawić jeszcze jedno pytanie. Kiedy ostatni raz wpatrzeni w Maryję i zasłuchani w jej słowo uwielbienia stanęliśmy przed Bogiem i uwielbialiśmy Go za to, że dał nam wielkie rzeczy w życiu? Kiedy dziękowaliśmy za łaskę wiary? Kiedy dziękowaliśmy za dar powołania, by być darem dla innych? Kiedy wraz z dziećmi jako rodzice dziękowaliście za swoją wspólnotę rodzinną?
Kiedy dziękowałeś i uwielbiałeś Boga, bracie i siostro, że udało ci się przekazać wiarę w taki sposób, że twoje dzieci i wnuki nie porzuciły Kościoła, nie porzuciły lekcji religii, nie zapomniały o spowiedzi i mszy świętej. Kiedy to było? A Mikołaj Sapieha, nawet wtedy, gdy obłożony został ekskomuniką, nie porzucił wiary i nadziei. On po prostu trwał i cierpliwie czekał na dzień łaski, kiedy papież zdejmie z niego ciężkie brzemię kary i daruje temu miejscu ten słynący łaskami obraz. I doczekał się szczęśliwego dnia. Dlatego i my cierpliwie czekajmy, nie popadajmy w przygnębienie, lecz ufajmy, że wszystkie trudne sprawy dzięki naszej wierze i ufności poukładają się w naszej Ojczyźnie według Bożej myśli i Bożego prawa. Ufajmy i bądźmy pewni, że jeśli przyjdzie zwycięstwo, to przyjdzie przez Maryję. To miejsce jest tego świadkiem. Przetrwało mimo wielu trudności, przetrwało mimo prób zniszczenia miłości do matki, którą zaborca rosyjski zaplanował, wypędzając na dziesiątki lat ten cudowny obraz Skodnia. Ale to ona zwyciężyła. To ona tutaj powróciła i trwa nie dla siebie samej, ale dla ciebie i dla mnie. Trwa dla nas, którzy pod jej opiekę się uciekamy w naszej doli i niedoli, w naszej radości i smutku. Kochani bracia i siostry, kiedy przed 300 laty nakładano na skronie Maryi i jej Syna korony, to wyrażono wielką wdzięczność Matce, która ukazując nam swego Syna, powtarza nieustannie, że to On jest naszą drogą, prawdą i życiem. Po 300 latach od tamtego wydarzenia nasze pokolenie przygotowało nowe korony, czyli potwierdza, że Maryja posiada godność królewską, że jest królową, ponieważ jest Matką Chrystusa Króla i raduje się chwałą nieba jako królowa całego świata. Dlatego, aby uczcić tę godność Maryi, powstał zwyczaj ozdabiania królewskimi koronami figur i wizerunków Maryi otaczanych wyjątkową czcią. Nakładanie koron jest w pierwszym rzędzie przejawem synowskiej wdzięczności i miłości ludu Bożego względem Maryi, która swą macierzyńską opieką otacza ludy i narody. Jest również wezwaniem do wdzięczności za otrzymane za jej pośrednictwem łaski i dobrodziejstwa Boże. Umieszczenie koron oznacza najpierw uwielbienie samego Boga, który wybrał i obdarował dziewicę Maryję, włączając ją w realizację zbawczych planów. Jest to także wyraz czci i hołdu tej, która po macierzyńsku służy dzisiaj Kościołowi. Dlatego warto dzisiaj w tym szczególnym miejscu i w szczególnych okolicznościach postawić jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, jakie drogowskazy na naszej życiowej pielgrzymce daje nam Najświętsza Maryja Panna? Odpowiadając na to pytanie, chcę powiedzieć, że przede wszystkim uczy nas, iż podstawowym i najważniejszym zadaniem każdego z nas jest zaufanie Bożej woli i realizacja Bożego powołania. Maryja uczy nas tej najpiękniejszej i najtrudniejszej sztuki. Uczy, jak złączyć swoje życiowe drogi z celem chrześcijańskiego życia, jakim jest zbawienie i życie wieczne. Ona przypomina nam, że ostatecznym celem naszego życia jest prawdziwy dom, gdzie Ojciec Niebieski oczekuje na każdego
i każdą z nas. Matka Boża chce, byśmy wszyscy do tego domu dotarli. Dlatego zaprasza do pokornej i ufnej wiary w wolę Boga, wskazując wszystkim ludziom, że nie ma piękniejszej i lepszej drogi, jak tylko trwanie przy Jezusie i towarzyszenie Mu w każdym etapie życia, stawiając swoje kroki przy Jego krokach. Maryja pomaga nam również wtedy, gdy nasze życiowe drogi pójdą w złym kierunku, gdy zwiedzeni pokusami tego świata zgrzeszymy i oddalimy się od Boga, gdy uwierzymy złudzeniu nieograniczonej wolności, która rzekomo pozwala odrzucić człowiekowi Boga i Jego przykazania. W tych chwilach słabości, w chwilach duchowego zagubienia, Matka Syna Bożego nieustannie prowadzi nas do nawrócenia. Wskazuje nam źródło odkupienia, jakim jest Boże miłosierdzie. Pomaga nam pokonywać słabości i stale odbudowywać więź z naszym Ojcem. Dlatego przed oblicze ukoronowanej Matki Zbawiciela zanosimy dziś dary naszych wdzięcznych serc. Bo tak przystoi, bo tak trzeba, bo to piękny obyczaj dziękowanie. I każdy z was tu obecnych niechaj ze swego serca wydobędzie te wartości, te słowa wdzięczności dla Maryi, naszej opiekunki i przewodniczki po drogach wiary. Stajemy dzisiaj wobec Matki, która uwierzyła i zaufała, prosząc: prowadź nas, Maryjo, przez nasz czas, który nie szczędzi nam niespodzianek, zaskoczeń, często zagrożeń. Prowadź nas ku wolności i pokojowi. Zachowaj nas od głodu, ognia i wojny. A w chwili naszej śmierci bądź naszą orędowniczką. Jako ludzie wiary, jako uczniowie Jezusa mamy bowiem świadomość, że do tego, co prawdziwie dobre, prowadzi nie absolutna wolność, lecz taka wolność, która przeżywana jest w prawdzie, a tą prawdą jest Jezus, Jego Ewangelia. To jej światło rozświetla drogi naszego życia, wytycza ich kierunek, ukazuje człowiecze powołanie i zadanie tu i teraz, w życiu doczesnym i tam za progiem wieczności. Kochani bracia i siostry, niech ta dzisiejsza uroczystość przypomni nam wszystkim, że warto przez Maryję i z Maryją iść do Jezusa. Niech to dziękczynienie w rocznicę koronacji będzie nie tylko znakiem wdzięczności, ale pobudzi nas do prowadzenia prawego chrześcijańskiego życia. To, czego dzisiaj jesteśmy świadkami, jest znakiem opieki Maryi nad nami. Zatem niech nasza codzienność kiedyś okaże się znakiem naszej świętości, abyśmy nie zawstydzili Syna Bożego i Jego Matki Maryi. I z takim przesłaniem i zadaniem wracajmy w naszą codzienność, budując Boże Królestwo na ziemi, korony zaś, które zostaną nałożone Dzieciątku i Jego Najświętszej Matce, niech wieńczą nasze oddanie służbie Bogu. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony,
przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, która swoimi modlitwami uwalnia nas od śmierci wiecznej, skierujmy do Boga wspólne prośby. Przez wstawiennictwo Maryi Matki Kościoła módlmy się za Ojca Świętego i tutaj obecnych biskupów, by za swoje zawierzenie Maryi cieszył się jej szczególną opieką. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski módlmy się za ojczyznę naszą, by uratowana w bardzo trudnych chwilach w cudowny sposób przez Maryję jej pomocno broniła ducha i wiarę narodu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez wstawiennictwo Maryi, wspomożycielki wiernych, módlmy się za niewiasty i dziewczęta, by mocne pobocznością maryjną utrwalały ład moralny w rodzinie i w szkole, w pracy i w czasie odpoczynku. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej Dziewicy módlmy się za nas samych, byśmy w godzinie odejścia z tej ziemi dostąpili łaski spotkania z nią w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, Ty budujesz Kościół z ludzi słabych. Spraw, byśmy wsparci pomocą z wysoka naśladowali Najświętszą Maryję Pannę, jako nasz wzór, opiekunkę Kościoła przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Rozpoczyna się przygotowanie darów. Do ołtarza przynoszone są dary ofiarne, chleb, wino i woda, które przemienione słowem kapłana staną się prawdziwym ciałem i krwią Chrystusa. Tej czynności towarzyszy śpiew chóru chłopięcego i męskiego Filharmonii Poznańskiej, Poznańskie Słowiki. Wykonują oni pieśń Ave Maria Grzegorza Gorczyckiego. Oh.
przygotowanie darów my śpiewamy pieśń Jeden chleb. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę przebłagania i chwały, którą składamy w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki. Niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Oh,
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym bratem, biskupem Kazimierzem, pasterzem Kościoła Siedleckiego oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionymi męczennikami z Pratulina i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo.
Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkim. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Za chwilę rozpocznie się Komunia Święta. Kapłani, którzy spowiadali, mogą, proszę, aby udali się do Kościoła Ducha Świętego, aby wziąć Pana Jezusa i pójść między wierny lud. Nie zaczynajmy od razu tutaj od początku, ale idźmy do tylnych części naszego placu sanktuaryjnego. W ciszy i skupieniu chcemy adorować Jezusa Eucharystycznego. Kto pragnie przyjąć Go do swojego serca, ustawia się wzdłuż alejek. Wykona teraz chór chłopięcy i męski Filharmonii Poznańskiej, Poznańskie Słowiki, Ave Maria Antoniego Chlądowskiego. Gdy słońce już
kapłanów komunikujących. Prosimy, aby przeszli tutaj do tej alei na wprost ołtarza, również do tej równoległej do ołtarza prowadzącej do wejścia do sanktuarium i przesuwali się w stronę portu Sapiehy. A my śpiewamy razem z orkiestrą pieśń U drzwi Twoich stoję, Panie. Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie, czekam na Twe zmiłowanie. Któryś pod osłoną chleba, któryś pod osłoną chleba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej hostyi jest Bóg żywy, w tej hostyi jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy, choć zakryty, lecz prawdziwy. W tym najświętszym sakramencie, w tym najświętszym sakramencie, z nieba stawa w tym momencie, z nieba stawa w tym momencie. Jak wielki cud Bóg uczynił, jak wielki cud Bóg uczynił, gdy chleb ciało swe przemienił, gdy chleb ciało swe przemienił. Kapłanów komunikujących prosimy, aby przeszli w stronę siódmej stacji wzdłuż portu Sapiehy. Jeszcze wielu wiernych czeka na Pana Jezusa. A my wsłuchujemy się teraz śpiew naszego chóru, który wykona pieśń Duszo Chrystusowa autorstwa Stefana Stuligrosza. Nie dopuść mi od Was,
dobiega końca powoli Komunia Święta. Kto nie zdążył albo nie mógł przystąpić teraz, to po zakończeniu mszy świętej w Kościele Ducha Świętego jeden z kapłanów będzie czuwał przez jakiś czas i wtedy tam można przystąpić do Komunii Świętej. A my chcemy wyśpiewać dobremu Bogu dzięki za wielkie dary, jakimi obdarzył Maryję, która nas tutaj dzisiaj gromadzi. Chcemy razem wyśpiewać śpiew Magnificat. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego. Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha. Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę. Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. Bo wielkimi darami uczczona od tego, którego moc przedziwna, święte imię Jego. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, rozproszył dumne myśli głów pychą nadęty. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, wspomniał na niu, życzył mu miłosierdzia swego. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, teraz i na wiek wieków, niechaj słynie wszędzie. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś przy swoim stole w uroczystość w niebo wzięcia Bożej Rodzicielki. Błagamy, abyś nas uwolnił od wszystkich grożących nam niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ksiądz arcybiskup pobłogosławi nas za chwilę pasterskim znakiem krzyża. Po zakończeniu mszy świętej wyruszymy w procesji. Tak samo jak na początku idzie krzyż, potem chorągwie, wszystkie bractwa kurkowe, bractwo świętego Judy Tadeusza, rycerze Jana Pawła II i kapłani razem z asystującymi. My wracamy do bazyliki, do klasztoru. Natomiast tutaj bezpośrednio po naszym odejściu
Będzie możliwość wysłuchania jeszcze krótkiego koncertu naszego chóru. Serdecznie zapraszamy, aby pozostać, wsłuchać się w ten piękny śpiew. Przyjechali no nie z bardzo daleka, ale z daleka. Także chcielibyśmy z nimi pozostać tutaj na Kalwarii. O godzinie 20 rozpocznie się różaniec tutaj prowadzony z góry, z ołtarza. O 21 apel Podlasia, któremu będzie przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, legat papieski. O 21.30 koncert Siewców Lednicy i o północy pasterka sprawowana przez misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Tak wygląda jeszcze ten dzisiejszy wieczór. Prosimy o błogosławieństwo. Moi drodzy, pragnę bardzo serdecznie podziękować wam wszystkim za wspólną modlitwę, za wasze świadectwo wiary. Na ręce prymasa Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha i waszego ordynariusza, księdza Kazimierza, pragnę podziękować wszystkim Polakom za tę solidarność z narodem, Kościołem ukraińskim w Ukrainie, za te modlitwy zanoszone codziennie w waszych kościołach o pokój, za tę pomoc humanitarną, która tak szerokim strumieniem płynęła i płynie. Nie wiemy, jak długo jeszcze, tak można powiedzieć, to piekło potrwa w Ukrainie, które gotuje Rosja Ukrainie, dlatego dalej trwajmy w modlitwie. Moi drodzy, pragnę bardzo serdecznie również podziękować księżom oblatom na ręce księdza prowincjała. Moja obecność jest też wyrazem takiej wdzięczności za ich posługę w Kościele w Ukrainie. Można powiedzieć, we wszystkich diecezjach oprócz jednej. Ofiarnie i dzielnie pracują w bardzo trudnych warunkach. I za to ich świadectwo też odwagi, że pozostali w tym trudnym czasie w Ukrainie, im z całego serca dziękuję. Jeden z biskupów waszych jako wygnaniec spoczywa też na cmentarzu lwowskim, cmentarzu łyczakowskim. Ta więź między naszymi diecezjami jest też bliska przez taką stałą bliskość też księdza biskupa Kazimierza z naszą archidiecezją i tutaj też mu bardzo za to serdecznie dziękuję. Pragnę też pogratulować księdzu biskupowi Kazimierzowi tak pięknego sanktuarium i tak świętego ludu Bożego, który trwa w wierze i tradycji naszych ojców. I tak niech będzie. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ksiądz arcybiskup uda się teraz do zakrystii zdjąć szaty mszalne. Chór śpiewa w tym czasie pieśń Exultate Deo Aleksandro Scarlattiego.